Witajcie moi drodzy w pierwszym odcinku z zupełnie nowej serii z gry Farming Simulator 22. Ja jestem Czarny Pan i tak jak zapowiadałem, obiecałem wam, że zagram sobie dla was pełnoprawną i dużą serię na mapie The Old Stream Farm i to jest dzisiaj pierwszy odcinek. Jeżeli nie widzieliście jeszcze prezentacji tej mapy, to zachęcam was gorąco, byście po prostu ją obejrzeli. Zaprezentowałem już całą tak naprawdę tę mapę na kanale, pokazałem co na niej mamy już od początku, no i generalnie pokazałem, jak mniej więcej ta mapa się prezentuje. Dzisiaj zaczynamy rozgrywkę i pomyślałem sobie, że zaczniemy ją w troszkę nietypowy sposób, dlatego że zacznę rozgrywkę, moi drodzy, od zdobycia dodatkowej gotówki. Zauważcie, tak wygląda nasza gospodarka na starcie. Mamy kombajn, mamy, moi drodzy, ładowarkę, mamy ciągnik jeden, mamy ciągnik drugi, no i mamy samochód. I doszedłem do wniosku, że dzisiaj po prostu troszeczkę sobie zarobię tych pieniędzy. W jaki sposób? Pojadę szukać znajdźki. Pojadę szukać znajdziek właściwie i w tym odcinku pokażę wam wszystkie lokalizacje znajdziek na tej mapie. Także zaczynamy sobie od początku, zaczynamy sobie od tego, że wychodzimy tak naprawdę tutaj z naszej farmy. A ja nie będę... Ten odcinek będzie stosunkowo krótki, dlatego że ja już te znajdźki wcześniej znalazłem i ja wiem, gdzie one są. Także dzisiaj pokażę wam tylko lokalizację ich. Oczywiście pokażę i omówię, gdzie ich tak naprawdę szukać. Zobaczcie sobie, jak wygląda, moi drodzy, mapa w lewym dolnym rogu, ponieważ to właśnie za pomocą tej mapy będę pokazywał wam też współrzędne. Pierwsza znajdźka, którą możemy sobie znaleźć, gdzieś tutaj, moi drodzy, będzie ukryta, także pójdziemy sobie tutaj, o właśnie w to miejsce i tutaj znajdziemy pierwszą znajdźkę. Tylko teraz, gdzie ona jest dokładnie, bo to jest dobre pytanie. Już wam to postaram się pokazać. Gdzieś ona tutaj jest, w tym rejonie. Pamiętam, że jak tutaj byłem, to gdzieś ta znajdźka sobie tutaj... O, jest! Jest, moi drodzy. Zobaczcie, tutaj jak jest ten taki mostek nad tą kałużą, mamy pierwszą owcę, czarną owcę i na tej mapie znajdźki po prostu wyglądają zupełnie inaczej. To są takie czarne owieczki. No i dzisiaj zamierzam je dla was znaleźć. Moi drodzy, idziemy sobie. Czarna owieczka wygląda w ten sposób. Zabieram ją i 80 tysięcy euro dostałem za znajdźkę. Pierwsza znajdźka jest we współrzędnych 1158874 i te wszystkie współrzędne zostawię wam również w opisie do tego filmu, gdybyście chcieli znaleźć sobie te znajdźki samodzielnie. Po kolejne znajdźki będę już wybierał się, moi drodzy, samochodem, więc jedźmy, żeby przy okazji wam też pokazać, jak ta mapa po prostu wygląda. Także jedźmy sobie na razie w jakiś jeden charakterystyczny punkt, no i dalej będziemy działać. Także ja sobie tutaj jeszcze pokażę wam w tym miejscu, ok. No i jedźmy sobie, powiedzmy, do tego miasteczka gdzieś tutaj, także znajdę sobie najpierw jakąś drogę. Kurczę, to by pasowało z drugiej strony, wiecie co, wyjechać farmy. Bo zacznijmy sobie chyba od tej prawej strony, tam myślę, że będzie najlepiej. Także ten odcinek na pewno będzie dłuższy od pozostałych, nie ma innej możliwości, ponieważ jednak znalezienie tych wszystkich znajdziek to jest troszkę czasu, ale postaram się podzielić ten odcinek w taki sposób, by pokazać wam dokładnie, gdzie te znajdźki po prostu się znajdują, także ten odcinek będzie nieco inny od pozostałych, tutaj nie będziemy sobie jeszcze jakoś wybitnie grać, ale w kolejnych odcinkach już zaczniemy normalną rozgrywkę. Moi drodzy, lecę sobie w takim razie do miasteczka, jak widzicie ta mapa wygląda po prostu czadowo, no ona wygląda super i rozpoczynamy sobie na niej serię, ale coś tutaj jest i prawie zahaczyłem, także droga jednokierunkowa, tylko nie chcę potrącić tego pana. No i jedziemy, moi drodzy, jedziemy szukać w takim razie znajdziek, ustawię sobie tylko ten oto punkcik, no i jedziemy, zobaczmy gdzie i co by tutaj można było znaleźć. Ja sobie przygotowałem, wiecie co, już wcześniej listę współrzędnych, które tak naprawdę, gdzie te znajdźki się znajdują, no bo poświęciłem troszkę czasu, żeby ich wcześniej poszukać. No i teraz jedziemy sobie znaleźć, moi drodzy, znajdźkę, która już gdzieś tutaj jest w pobliżu, także wysiadam sobie z tego samochodu, będą to odpowiednie współrzędne, tylko czekajcie, muszę to sobie dobrze znaleźć, 1590, czyli idę w złą stronę, bo znajdźka jest gdzieś tam dalej i już wam to pokazuję, bo jesteśmy bardzo, bardzo blisko, moi drodzy, znajdźki jednej, tylko tutaj trzeba będzie przeskoczyć. O, może dam radę to przeskoczyć? Nie dam rady. Będę musiał tam jakoś sobie wjechać.
Będę musiał sobie tutaj jakoś wjechać za ten mur, bo ta znajdźka jest ukryta gdzieś tam za murem. Więc nie wiem, nie mam tylko pomysłu na razie, jak tam wskoczyć. Chociaż chyba wskoczyłem na zły murek. Bo jestem, jak widzicie, teraz 1615, 13, 1032. Ja muszę być tam dalej. Nie wiem, jak tam wskoczyć normalnie teraz. Może tak? Okej, no to teraz. Popatrzmy, gdzie ta znajdźka, moi drodzy, będzie, bo gdzieś ona tutaj powinna być. Także lecimy sobie, no i teraz jestem, jak widzicie, mamy 1593, 92, ojojojoj, to nie, to jeszcze kawałeczek. Gdzie jest ta czarna owieczka? Powinno być na 1591, tak sobie zapisałem, na 1591 i 1011. Tam powinna być znajdźka. 1591 i 1011. No to 1591. W złą stronę idę. Czekajcie. 1590. Nie, źle patrzę. 1574. Sorry. 1574. To tak ma być. Ale czemu ja tu nie mogę przeskoczyć? Halo, coż to się tu dzieje? Tego oczywiście otworzyć się nie da, więc będę musiał chyba będę musiał się stąd jednak ewakuować. Poczekajcie. Złe koordynaty sobie wrzuciłem. 1574 i teraz 1011, czyli idziemy na północ. Nie, na południe. Na południe po tej prostej linii, powiedzmy. Dobrze, wskoczyłem. 1574. 1011. Znowu jestem w tym samym miejscu. Znowu jestem w tym samym, kurczę, miejscu. Zobaczcie. Widzicie, że znalezienie tych znajdziek wcale nie będzie takie proste. Jeszcze raz. Gdzieś to tutaj po prostu musi być. Gdzieś ona tutaj musi być. 1500. Już jestem na 1011. Dobrze, i teraz 74, czyli teraz muszę znaleźć się tam za tym płotem. Jak tam wejść? Jak tam wejść, moi drodzy? O, jest tutaj ta drabina. Gdzieś to tutaj było. Teraz muszę sobie tutaj wejść. O, wreszcie, bo tutaj jest taki labirynt, że ciężko ją znaleźć. Moi drodzy, mamy 1574, 1011. To jest kolejna znajdźka, którą chciałem wam pokazać, którą znaleźliśmy. No to jedziemy sobie w takim razie dalej. Ja sobie tą już odkreślam, drugą sobie odkreślam. I jedźmy teraz znaleźć, moi drodzy, znajdźkę kolejną. I teraz myślę, w którą stronę powinienem tutaj jechać, żeby... Nie, chyba nie w tą stronę. Chyba nie w tą stronę, ponieważ tam już się zbliżamy do końca mapy, więc jedziemy sobie dalej. Jedźmy sobie, moi drodzy, dalej. Zwiedzać mapkę. Teraz trzeba tutaj i chyba wiecie co, już wystarczy samochodem. Teraz już sobie podejdę po prostu pieszo. No i zobaczmy. Lecę sobie kawałeczek jeszcze tutaj. I ta znajdźka gdzieś chyba w tych okolicach była, jeśli dobrze pamiętam. Czekajcie, co my tu mamy? Tutaj mamy... Kurczę, moi drodzy, tu jest kościół, tu jest taki kościół, tu są nawet groby, coś takiego. Niesamowicie to wygląda, trzeba przyznać. Natomiast ja chcę teraz znaleźć znajdźkę, ale idę w złą stronę. Nie, ona była na pewno w tamtą stronę. Ona była na pewno w tamtą stronę. 1500, jestem 70, to jeszcze kawałek. Jeszcze kawałeczek, 1500, no to zobaczmy, czy gdzieś tutaj przy płocie jej nie ma. Czekajcie, gdzie ona tutaj powinna, bo ona na pewno gdzieś tutaj jest. Jestem teraz 1586, 1585, nie, idę w złą stronę, moi drodzy, 1500, jeszcze kawałeczek, bo... Naprawdę ciężko je znaleźć. Tu jest taka wyschnięta studnia. No i jest.
jest, moi drodzy. Tutaj trzeba dojść do tej wyschniętej studni. Zobaczcie, gdzie to jest na mapie. To jest, może tą lepszą mapę wam pokażę. To jest tutaj, w tym prawym, w prawym tak naprawdę zakamarku mapy. No i tutaj mamy kolejną znajdźkę, także trzecia znajdźka jest, 7 zostało do znalezienia. 1591, 869. Takie są, moi drodzy, koordynaty tej właśnie znajdźki. No a my jedziemy sobie dalej. Teraz pojedziemy troszeczkę, wydaje mi się, na północ, ponieważ kolejną znajdźkę, którą chcę wam pokazać, ona będzie bardziej na północy mapy. Wyjeżdżamy z Grunwaldu, samochody, jak widzicie, też sobie tutaj śmigają. No i przejedziemy sobie przez przejazd kolejowy, który w sumie mogłem wam też pokazać ostatnio. Jest to przejazd taki typowy troszkę dla Francji. No i patrzcie na koordynaty. W tym momencie mamy 510, 400. To znaczy, że jeszcze kawałek. Tu będzie taki punkt charakterystyczny w postaci mniej więcej tego budynku. No i teraz zobaczmy. Niby jest ok, natomiast ja będę musiał teraz biec sobie troszeczkę dalej, ponieważ będę musiał się znaleźć gdzieś tam na końcu. Nie pamiętam dokładnie, gdzie ta znajdźka była, ale gdzieś w tym rejonie ona była ukryta. Jestem w tej chwili 1652 i nie, to było gdzieś, ta znajdźka była gdzieś tutaj. Ta znajdźka ewidentnie była gdzieś tutaj, koło tego. Więc zobaczmy, poszukam sobie jej tutaj. Tu jej nie ma. Zobaczmy, może tutaj w środku. Nie wiem, czy w środku jej tutaj nie było. Czekajcie, bo ona gdzieś była, jedna znajdźka, która była ukryta właśnie w takim, no, w takim nie wiadomo czym. O, jest. Właśnie w tym silosie. Zobaczcie, jak ta znajdźka jest ukryta. Ona jest naprawdę ukryta w takim miejscu, że ciężko ją znaleźć. I to jest, moi drodzy, czwarta znajdźka. Zobaczcie, gdzie ona się prezentuje na mapie. To jest czwarta znajdźka, którą znalazłem dla was. No i teraz pojedziemy sobie szukać kolejnych znajdziek. Zastanawiam się teraz, w którą stronę mapy powinienem uderzać. Zobaczcie, gdzie ja jestem w tym momencie, bo nawet... Czekajcie, gdzie ja jestem w tej chwili? O, właśnie, w tym miejscu. W tym miejscu, moi drodzy, znajdźka jest ukryta. No to jedziemy dalej. No to jedziemy dalej w takim razie do kolejnych znajdziek. Także zobaczmy sobie, gdzie nas teraz tak naprawdę coś tutaj poniesie. Ale znajdźki w tej super północnej części mapy po prostu nie występują. To wam mogę powiedzieć już, że tak na samej północy nie występują. I wszystkie znajdźki, które znalazłem, były bardziej w południowej części mapy. Więc właśnie tam się teraz zamierzam udać. Troszeczkę zmniejszyć ten koordynat y-kowy, właściwie zwiększę tą wartość. No i jedziemy sobie w takim razie, powiedzmy, do wartości, no jeszcze kawałeczek tutaj będzie trzeba podjechać. Wiecie co, przejadę sobie tak przez pola, kawałek sobie przejadę, no bo tutaj chcę wrócić w stronę farmy. Okej, tutaj mamy moją farmę, jak widzicie, tutaj ona się tak ładnie prezentuje. Oj, troszkę skoczyłem, no ale to nic. Oj, przecież tam dalej to ja już raczej nie przejadę, chociaż przejadę. Jak się uprę, to przejadę, więc pojedziemy sobie teraz dalej. Na farmie, moi drodzy, nie mamy żadnej znajdźki ulokowanej tak bezpośrednio na farmie. No i tutaj tych znajdziek generalnie też jest po prostu mniej, bo jest ich tylko 10. 4 wam już pokazałem, zostały nam jeszcze do znalezienia, jeszcze zostało 6 sztuk, także teraz... Oj, czemu ja tego nie otworzyłem? Tutaj sobie otworzymy. Oj, zobaczcie, jak mi przestawiło samochód. Teraz sobie pojedziemy, moi drodzy, do kolejnej znajdźki, która, no, jest już niedaleko stąd. Zaraz wam ją zaprezentuję. No to lećmy sobie jeszcze kawałeczek. Troszkę jeszcze podjedziemy, żeby było szybciej, ale już naprawdę to jest blisko. Zostańmy sobie tutaj. No i jak widzicie, mamy 900. No a na X-owej mamy 973, więc troszeczkę będzie trzeba jeszcze podejść w tę stronę, ponieważ znajdźka jest ukryta w mieście, w takim charakterystycznym punkcie, mianowicie ja już ją widzę, tutaj nawet nie musiałem się posiłkować koordynatami, jest ona w tym miejscu na placu zabaw. Jeśli dobrze pamiętam, to ja już tę znajdźkę wam kiedyś pokazywałem, także zabieramy ją sobie. Tutaj mamy 891, 923.
No to kolejna znajdźka jest, moi drodzy, znaleziona. Ziu, zjeżdżamy sobie w takim razie i lecimy od razu do kolejnej znajdźki. Także myślę, że sobie przejdę, po prostu przebiegnę, bo kolejna znajdźka jest... Czekajcie, w złą stronę idę. Muszę iść w tamtą, znowu muszę iść w tamtą, ponieważ musimy troszeczkę iść teraz tak pod ukosem, tak na azymut, powiedzmy, tego wiatraka. Od tamtego placu zabaw musimy iść w stronę mniej więcej wiatraka, ponieważ kolejna znajdźka będzie ukryta w takim też ciekawym miejscu. Zaraz wam ją ładnie pokażę. Tylko musimy sobie tutaj skoczyć i przepłynąć przez rzeczkę. 1000, mamy już 1000, ale chyba troszeczkę poszedłem, chyba troszeczkę zboczyłem z kursu. Chyba jednak trzeba było troszeczkę iść, moi drodzy, bardziej w tamten rejon. Zaraz wam tutaj to pokażę. Tu jeszcze taka wysepka. No zdecydowanie poszedłem nie tutaj, gdzie trzeba, ponieważ ja muszę się znaleźć jeszcze kawałek dalej. Na łące miałem się znaleźć, chociaż tutaj jest łąka, tu jest pole, które jest niezalesione, można powiedzieć. W każdym razie już zbliżam się do... Okej. Okay. 973, troszeczkę chyba przeszedłem, ponieważ powinienem być na lokalizacji o mniej więcej tutaj i mamy taką kupę z drzewem, powiedzmy. Zobaczmy, tutaj jest taka kupa z drzewem i zobaczcie, co tu jest ukryte w tym miejscu. Pod tą kupą z drzewem jest, moi drodzy, kolejna czarna owca, także bierzemy ją i zostały jeszcze 4 owce, także to jest 941 1118, można nawet 940 powiedzieć, 1118. Moi drodzy, wsiadamy w takim razie i jedziemy sobie dalej, ponieważ kolejna znajdźka na nas czeka, także teraz pojedziemy sobie troszeczkę na zachód tej mapy, ale chyba jadę teraz bardziej na południe, więc ja muszę gdzieś skręcić sobie w prawo, mam nadzieję, że tutaj mogę. Droga jednokierunkowa, więc w porządku. Tutaj już kiedyś byliśmy, moi drodzy. Jak pewnie pamiętacie, to tutaj ja już zwiedzałem dla was ten odcinek, ten fragment mapy, pokazywałem wam, że on jest po prostu piękny, cudowny, ale musimy przejechać na drugą stronę, a jak widzicie, mamy rzeczkę i tam utopiłem, moi drodzy, maka. A co dokładnie z tym będzie, zobaczycie za chwilę, bo to jest na razie... Ojojoj, troszkę za bardzo przeskoczyłem. No ale jedziemy sobie dalej, teraz kolejna, moi drodzy, lokalizacja, także wskoczymy sobie tutaj i zobaczcie, dokąd ja teraz pojadę. Jak widzicie, na współrzędnej X-owej jestem na 690, prawie, na 670 już, także wysiadam sobie i będę musiał tutaj skoczyć i przejść się, dlatego że mimo, ja tutaj nie będę chciał, moi drodzy, uskuteczniać jakichś, nie wiem jak to nazwać, nie będę chciał tutaj po prostu, czekajcie, bo idę w złą stronę, 736, tutaj trzeba troszkę skręcić w prawo, ponieważ kolejna znajdźka, jeżeli dobrze pamiętam, ona była w bardzo, bardzo takim trudnym miejscu. Wydawało mi się, że ona była gdzieś tutaj w krzakach ukryta i teraz spróbujemy ją znaleźć. 670, 674. Jestem przekonany, że kolejna znajdźka była gdzieś tutaj ukryta po prostu w krzakach. W jakimś takim dziwnym miejscu. Czekajcie, gdzieś ona... Jestem przekonany, że ona gdzieś tutaj była. Tak po prostu rzucona w lesie, w takich krzakach. Gdzieś ona tutaj na pewno była, ale ja jej jeszcze nie widzę. Zaraz wam ją pokażę, bo to była znajdźka, której naprawdę szukałem bardzo, bardzo długo, aż sobie zapisałem koordynaty i zobaczcie, jak ciężko ją tutaj znaleźć. Co prawda jeszcze nie chcę wam ich ujawniać, ale zaraz się to wszystko okaże. No kurczę, ona jest niesamowicie trudna do znalezienia, tyle wam powiem. Koordynaty, dobrze, no powiem wam, to jest 690-1008, więc ja się muszę ustawić na teraz 692, 693, 600, no jej po prostu... Chyba, że tu jest. Popatrzcie, jest tutaj coś czarnego. Jest tutaj czarny punkcik. 690-1008, moi drodzy. Ta znajdźka jest w krzakach. Ta znajdźka jest w takich strasznych krzakach, że gdyby ją chcieć znaleźć, tak powiedzmy,
Po prostu to byłoby to bardzo trudne. Ona jest w środku tutaj tego pola w krzakach, także ja ją sobie zabieram i zostały trzy owieczki. Trzy owieczki, moi drodzy, i lecimy sobie teraz do kolejnych znajdziek. Teraz jeszcze polecimy sobie w kolejne miejsce na X-ach. Muszę się troszkę oddalić, ponieważ teraz pojedziemy sobie tutaj. Ja kolejny raz przejeżdżam przez to pole trawy. No i zostały nam, moi drodzy, trzy znajdźki. Zobaczcie, jak stan konta nam urósł. Już to jest 660 tysięcy, więc całkiem sporo. Natomiast gdzie ja teraz jadę? Ja teraz muszę troszkę sobie po X-ach pojeździć, że się tak wyrażę, czyli w lewo skręcić, ponieważ kolejna znajdźka jest ukryta gdzieś tam dalej. O, ale jak widzicie, las tutaj mamy, więc dajmy sobie już spokój. Resztę zrobimy z buta. Szukamy kolejnej znajdźki. Także lecimy sobie na razie po X-ach. Daleko po X-ach. W sumie na Y-kach możemy też troszkę dołożyć, ponieważ kolejna znajdźka będzie też ukryta w takim specyficznym miejscu. I zobaczcie, gdzie to będzie. Zobaczmy, ile jest. W tej chwili jest 900, 1000, no i jeszcze kawałek. Tutaj możemy iść na azymut właśnie wzdłuż tej linii, jakby to nazwać, linii wysokiego napięcia. No i wskoczymy sobie, moi drodzy, tutaj też. Ciężko by było nam tutaj wjechać. No i poszukajmy tej znajdźki gdzieś w tym miejscu. Ja pamiętam, że znajdźki były w takich kontenerach. I chyba tu są te kontenery. No to zobaczmy. Jest kontener, jest drabina. I to jest ten kontener. Zobaczcie, tutaj jest znajdźka. Tutaj w tym kontenerze, w tym miejscu jest ukryta znajdźka. Zobaczcie, gdzie to jest na mapie, moi drodzy. W tym oto miejscu. Naprawdę bardzo trudno byłoby nam to po prostu tak znaleźć. Także ja wam pokazuję tą lokalizację. Zostały dwie owieczki i zostały dwie, moi drodzy, lokalizacje, które zamierzam wam pokazać. Także wsiadamy sobie do auta. No i jedziemy. Jedziemy, moi drodzy, teraz na południe mapy. Jedziemy na południe mapy. Ostatnie dwie znajdźki wam zamierzam pokazać. I w sumie, skoro nie znalazłem do tej pory żadnych znajdziek, które były blisko siebie, no to teraz znajdziemy dwie tak naprawdę naraz, więc za jednym razem znajdziemy sobie te dwie znajdźki. To już wam mogę powiedzieć. No i lecimy. Lecimy sobie tutaj teraz w lewo. Jesteśmy na współrzędnej X-owej 567. Także jesteśmy, nie no, w lewo trzeba jechać, tam w lewo chyba trzeba było jechać tą autostradą, tak, bo my jedziemy teraz, wiecie co, aż do miasta. My teraz musimy jechać w stronę miasta, więc będziemy musieli tego X-a, tą współrzędną X-ową zwiększyć, czyli pojechać na wschód, mówiąc tak bardziej po polsku. Jak widzicie, już jest 600, no i polecimy sobie teraz w stronę miasta, 700, 750, zobaczcie, jak ta mapa się prezentuje. No ja jej jeszcze perfekcyjnie nie znam. Ale za jakiś czas myślę, że ją poznam w taki sposób, że będzie się na niej grało po prostu jak na każdej innej mapie. No i teraz mamy 1000 już za nami, 1100 w tej chwili. Wjeżdżamy do Grunwaldu i uważamy, żeby pieszego nie potrącić. Także 1200, no jeszcze kawałek tutaj trzeba będzie podjechać. 1300, no to, moi drodzy, myślę, że tak jak dojedziemy do 1400, gdzieś sobie zaparkuję tutaj, znajdę jakieś miejsce. O, tutaj sobie zaparkuję, wiecie co? W tym miejscu sobie zaparkuję, zostawię to auto tak trochę na nielegalu, ale co by się tam przejmować, cofnę sobie ładnie, dobrze. I zostawiam to autko. No i, moi drodzy, lecę szukać znajdziek. 1000, 1460, 1000. No, troszkę chyba jestem za nisko. Wydaje mi się, że troszkę jestem za nisko tutaj, ponieważ powinienem być, no, troszeczkę wyżej. Teraz tak, gdzie ta znajdźka jest? Gdzie ta znajdźka jest? Czy ona nie jest ukryta tutaj? Ha, właśnie, gdzie ona jest do licha? 1157. Czekajcie, ona nie jest chyba tam po drugiej stronie, może ona jest. Ależ tutaj są chaszcze, kurde, nie pamiętam tej znajdźki. Nie pamiętam tej znajdźki niestety dokładnie, gdzie była jej lokalizacja, tak jak ja to szukałem już jakiś czas temu. Czekajcie, spróbujemy sobie to obejść. Chociaż, jak widzicie, nie widzę tutaj niczego. Jestem w tej chwili 1490, więc nie, powinienem być... mniej więcej tak. No i teraz Y-kowa współrzędna, czyli to powinno być gdzieś, moi drodzy. Ach, bo ona gdzieś tutaj była w tej okolicy, tylko nie do końca pamiętam właśnie w którym miejscu. I nie wiem, czy ona nie była jakoś tu ukryta.
Kurczę, damy radę tu wskoczyć? Ha. Bo jak... Nie pamiętam, czy ona była na dachu. Kurczę, nie pamiętam. Bo wiecie, ja sobie zapisałem jej tak naprawdę... A w złą stronę idę, w złą stronę idę. 1486 i powinno być 1100... Czekajcie, w złą stronę 56, 7 i teraz 1486. No, i teraz jestem w dobrym miejscu i co? Czyli wniosek z tego taki, moi drodzy, że to jest gdzieś tam pod spodem. Ewidentnie. Dokładnie, bo zapisałem sobie lokalizację i nie mogłem teraz jej po prostu znaleźć, no bo ja zrobiłem taką listę wcześniej, no i moi drodzy, mamy znajdźkę, także byłem przez chwilę nad nią, no i to jest przedostatnia znajdźka, którą musimy znaleźć. Ostatnia znajdźka, moi drodzy, nie jest daleko stąd, tylko teraz muszę wymyślić, w którą stronę ja mam iść. Sobie pójdę tutaj, czekajcie, muszę przede wszystkim iść w górę troszeczkę, no i w lewo, w górę i w lewo, czyli lecę sobie teraz tutaj. To chyba była zagroda dla koni, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie, ale tak mi się wydaje, że gdzieś coś z zagrodą dla koni tutaj było. Czy ja tu będę w stanie przejść? Kurczę, nie przejdę tutaj, szkoda, że tutaj nie przejdę, no ale moi drodzy, przejdę sobie tutaj. Dobrze, dobrze pamiętam, że to była zagroda dla koni i moi drodzy, mamy ostatnią znajdźkę ukrytą tutaj pod tym właśnie poidełkiem. To jest ostatnia znajdźka, którą możemy sobie znaleźć i zobaczcie, ostatnia znajdźka jest... A warta 80 tysięcy i dodatkowe 200 tysięcy euro. Zobaczmy na informację. Udało ci się znaleźć wszystkie 10 owiec. Udaj się do sklepu z zabawkami Cody'ego. Może coś się zmieniło. Dobrze, no to chodźmy do tego sklepu. Wiecie co? Ruszmy się w takim razie. Sklep z pojazdami, odwiedź. Także ja tutaj sobie wskoczę i zobaczcie, co my tutaj mamy. Mamy Cody's Store. I tutaj właśnie mamy znajdźki, które... Udało się nam po prostu na mapie znaleźć, z tym, że jedna znajdźka przybrała formę takiej złotej, dużej owcy, bo znaleźliśmy wszystkie. I jeszcze wam w sumie chyba coś mogę pokazać. Popatrzcie, tutaj jest taka ciekawostka. Gdy sobie wejdę w to miejsce i kliknę, to możemy podnieść nasz pojazd. Także wiecie co, ja sobie tutaj przyjadę teraz pojazdem, moim pojazdem tym. Pokażę wam jeszcze... Taki można powiedzieć deser, tylko zastanawiam się, jak ja tam mam pojechać. A co ja się tam będę zastanawiał? Wiecie co? Co ja się tam będę zastanawiał? Przecież ja sobie zrobię szybki reset. O właśnie, ja sobie zrobię, moi drodzy, szybki reset tutaj do sklepu. No i wjedziemy sobie do serwisu i wam to pokażę na deser w ramach bonusu. No i cóż, to był, moi drodzy, pierwszy odcinek z farminga na tej mapie, także wjadę sobie tutaj i zobaczymy, co się stanie. To był pierwszy odcinek z farminga na tej mapie na The Old Stream Farm. Zależało mi na tym, żeby znaleźć te znajdźki, no żeby po prostu zacząć z większym hajsem na początek, bo tu można znaleźć milion, milion euro. Także mam nadzieję, że wam ten odcinek po prostu się spodobał, że wam się przydał. Zobaczcie, możemy sobie wejść pod auto, to też taka ciekawostka. Wejdę tutaj czy nie wejdę? Będę musiał chyba wejść od tej strony. Tutaj jest co? Tutaj jest drugie, także tam też komputer możemy sobie wejść, jeżeli byśmy chcieli. No i zobaczcie, czekajcie, czemu ja tu nie mogę wejść? Halo? Czemu mnie tu blokuje? Myślałem, że wejdę tam pod auto. Tu się okazuje, że ja jednak nie jestem w stanie tutaj wejść. No to co, jeżeli ja sobie na to wskoczę... A tu w ogóle podskakiwanie mi nie działa. O, czy ja tu... Zobaczcie, ja tu w ogóle nie mogę spaść, czyli nie da się niestety wejść pod auto, ale szkoda, no ale podnieść auto, jeżeli byśmy chcieli, no to już damy radę. No i wiecie co, jak teraz sobie... Czekajcie, czyli co? Czyli ja tu po prostu nie wpadnę, a jednak wpadam. No dobra, mniejsza z tym, opuśćmy to w takim razie, nie róbmy jaj. Nie dam rady tu przejść, bo autko mi się zaraz zawiesi, także opuśćmy sobie w takim razie to ustrojstwo. No i dobrze. No i dobrze, moi drodzy. Tak wyglądał pierwszy odcinek z szukania znajdziek na tej mapie. W kolejnych odcinkach będziemy już sobie ogarniać tutaj co nieco. Natomiast mogę wam powiedzieć, że ta mapa będzie robiona w taki sposób, że będę chciał tutaj mieć bardzo, bardzo dużo zwierząt. Także tutaj gospodarka będzie ukierunkowana przede wszystkim na zwierzęta. Jeśli film ci się podobał i pomógł znaleźć ci wszystkie znajdźki na tej mapie, zostaw koniecznie łapkę w górę. A jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to zrób to koniecznie. Z dzwoneczkiem oczywiście. Do zobaczenia w kolejnych filmach z tej serii, a także innych filmach. Trzymaj się, cześć!